Dobry wieczór Państwu. Może dzień dobry jeszcze, nie wiem. No niech będzie dzień dobry. Witam w to późne popołudnie, niedzielę. Nie nagrywałem wcześniej, po prostu byłem zmęczony, miałem ciężki tydzień. Dlatego teraz z takim rzutem na taśmę i szybkie światło jeszcze w miarę możliwe pokażę Państwu, co tu się podziało. Te moje piękne kirysy. Nie widzę trzeciego, ale są te szmaragdowe, są trzy na pewno. No, są wszystkie samice. Dziś byłem mojego kolegi Alasia. Przywiozłem tą Ludwigę Repens, chyba się nazywa. Ja ją kiedyś miałem, ona w tym samym miejscu, w tym akwarium rosła. Gdy akwarium było w innym pomieszczeniu, że tak powiem. Także wróciła do mnie zaraz tego chwastu, co tu był. Jak widać, rybki nie dyszą. A powodem dyszenia była za mało natleniona woda. Dlatego musiałem zastosować dwa takie wielkie kamienie napowietrzające. Jeden to może 30 deków waży o tamtym przy tym korzeniu. Tu jest taka znowu belka napowietrzająca za tym korzeniem. I skończyło się dyszenie rybek. Widzicie, na koniec duże. Są, praktycznie można powiedzieć, są trzy filtry. No, tutaj, które pracują nad tym, jest falownik i to było za mało. Ryby dorosłe nie dyszały, a te młode jednak dyszały. Nie miały kolorów, teraz dopiero zyskały kolory swoje. To jest piękna pana Iba Pinoj, będzie taka jak ojciec. Tutaj te będą prawdopodobnie, bo widzę po grzbietach, że będą Pinoj smoki. Może się mylę. Bo są jaśniejsze te smoki, ale są takie właśnie też i ciemne. Także na razie się wstrzymuję, bo sam nie jestem pewny. Nie będę się nigdy wspierał, że to jest to czy to. No nie wiem. No, tu jest piękny winoj kolejny. Tu też piękny winoj. Także mówię, musiałem dopowietrzyć akwarium, żeby przestały dyszyć. A już nawet leczyłem je na przerwy. Przybyt, przepraszam. Nic tu nie dałem, dałem jakieś tam pieniądze, bo ten środek jest drogi. Jest naturalny, ale drogi. No i mówię, to nie było to. I dopiero postanowiłem właśnie zastosować kamienie te napowietrzające. Najpierw jeden troszeczkę poprawił sytuację, a ten drugi dopiero już, mówię, zamknął temat i nie ma tematu dyszenia ryb. O, tu jest piękne. Właśnie mówię, są takie niektóre właśnie bardzo ciemne i niech może będą pinuć smoki, ale też nie, mówię, nie będę się nikim wspierał, bo nie jestem pewny do końca. Tutaj widzicie na tym, nie wiem czy widzicie, takie białe plamki małe, to jest potazek. Zrezygnowałem z podawaniem tego, powiedzmy, potasu, płynie, kupowanym na Allegro. Uważam, że ten mój potazek, który kiedyś podawałem też aspargin, jest bardziej skuteczny, a przede wszystkim jest tańszy. Pięknie. Zobaczcie, jakie rybki są kręglutki. No, po prostu piękne. Część z nich niestety bym chciał sprzedać, bo jest ich za dużo. A przecież jeszcze mam tam te cztery koi. Prawdopodobnie koi jeszcze dokupię, bo może swoich nie będę tego rozmnażał. Ze względu właśnie na dosyć bliskie pokrewieństwo. Mam niewielkie ruchy i chyba sobie odpuszczę. Do tego dokupię jeszcze tego pana, bo są rybki naprawdę śliczne. Zaraz wam pokażę jeszcze raz. Szukam lotosa zielonego. Pewien pan mi obiecał z olejca, którego chciałem kupić, żeby mi wyślał, by ciepło minęło, pan się nie odzywa. Dlatego postanowiłem, może ktoś ma jednego, dwa, nieduże, bo nie chcę wysokich jakichś bardzo, takimi duże szczepki między 10, no powiedzmy na tej wielkości, jak są, około 15-20 cm. Dwa właśnie zielone chciałbym dokupić, jeśli ktoś ma na zbyciu, bardzo chętnie kupię, bo już mówię, czeka na tego pana ze 3 tygodnie, mówię, ciepło minęło, pan się nie odzywa. Nie wiem, bo to takie sobie za podejście. Śliczne ryneczki.
Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma na sprzedaż. No mówię, 2 sztuki lotosa zielonego, bardzo chętnie kupię. I rysu mnóstwo dla mnie, szczególnie tu właśnie. Jak to się nazywałem? Przepraszam, już zapomniałem. No te, co switchowo wyciągałem, jest tutaj dużo. Sterby? No sterby, nie pamiętam. Także mówię. Te 2 napowietrzające kamienie przywróciły równowagę, chociaż wydawałoby się, że te 2 filtry plus falownik dadzą radę, a jednak nie. Może to były chyba bardziej wrażliwe na braki tlenu, ale też poprawiło to jakość wody, bo bakterie nitryfikacyjne, wszelakie jakie tam działają w akwarium, potrzebują dobrze natlenionej wody, by robić swoje po prostu. Także to był strzał 10 w tej kamieniu, chociaż nie jestem, jestem zwolennikiem bąbelek, no ale niestety musiałem się, że tak powiem, ugiąć pod tym dla dobra moich rybek. No i tutaj mi właśnie mniej więcej gdzieś bym chciał dać te lotosa tam w tym miejscu jednego, drugiego gdzieś wymyślę miejsce. Myślę, że 2 zielone, albo chociaż jednego, jakby chciał sprzedać, to bardzo chętnie odkupię. Bo na Oliwsie są, z reguły nie są daleko w Polsce, na tym Pomorzu Zachodnim to nas lipa ze wszystkimi rybkami i z roślinkami. I pojedyncze sztuki właśnie tak jak ten pan nie bardzo chcą wysyłać. No. Inny miał niby ten, a potem się wycofał, powie, że już nie ma i tak. Taka właśnie rozmowa. Jak czegoś nie chcę sprzedać albo nie chcę ten, to mówię po prostu nie już, a nie się tam gdzieś chowam jak partyzan. Ten będzie wielki samiec. Smokej, nie wiem. Ta walisteria spiralna, czy jaka widzę, się przyjęła i zaczyna trochę rosnąć. Ale tam takich, że tak powiem, pojedynczych listków pływało wstążek w akwarium, ale ogólnie widzę, że już się przyjęła i co z niej będzie. Ona sama będzie się zresztą rozsadzać po akwarium, mam nadzieję, że tylko na tej tylnej ścianie. Takiego sam będę ją przenosił, żeby ją właśnie tam utrzymać, w tamtym miejscu dla niej przeznaczone. Piękny pinoj Kaleiba. Drugi to jaśniejszy trochę. Tam wielki ten dronojem, tam w tył widzicie. I one tam za tym korzeniem tam się wszystkie chowają. Już to zaczyna odbijać. Są mniej więcej tej wielkości, trochę są mniejsze też. Oj, widzę, bocji ogon wystaje tam za tego korzenia. Akurat koło tego zbronika, tylko czerwony ogon. Tam wystaje, one też tam właśnie się okopały, jak pozasypowałem te wszystkie dziury pod korzeniami. Te bocje tam się okopały i zbrojniki. No teraz przejdziemy do tej maluchy i przy okazji coś wam powiem. Było to jakieś, nie pamiętam dokładnie, 4 dni temu chyba. Godzina mniej więcej 22. Ja patrzę, co te ryby moje, te młode koi właśnie tu pod samą taflą, bo tak wiszą. Co się dzieje? Wziąłem pasek JBL-a do mierzenia parametrów. I wiecie, co wam powiem? NO2 było tak czerwone jak krew, a NO3 nieco jaśniejsze. I tylko osmoza uratowała tym rybom życie. Tylko dzięki temu, że są w osmozie, przeżyły. Tak nie miały żadnych szans. Jeszcze niektórzy się przekonali o tym, że jakim parły całe obsady akwarium w wodzie kranowej. Nie jestem przeciwnikiem wody kranowej, ale jestem zwolennikiem osmozy, może tak. I powiem jeszcze, to jest taka moja subiektywna opinia, że osmoza to powinna być jako priorytet dla ludzi zakładających akwaria. Dla rybek, które właśnie mogą być w osmozie i takie to powinien być podstawą.
ta właśnie osmoza tak jak uratowała życie, już nie pierwszy raz mówimy, bo to osmoza życie, tak uratowała tym właśnie czterem koń. I tutaj no, mają te podmiany nieduże, ale codziennie mają robione ten, żeby właśnie nie doszło do jakiegoś zatrucia. A jeszcze dzisiaj dodatkowo widzicie rogatek? Przywiązał go z tego stawu, gdzie byłem na rozwilicce. Ten jest taki właśnie gruby. A ten taki, co już widać w tej chwili drobny, to przywiązał go z tydzień temu. Tak się przemienił, z takiego grubego, takiego twardego. Z taki właśnie cienki, drobny z tego względu, że tu nie ma azotu aż tak dużo w tej chwili, bo mówię, jest w tej chwili już zupełna osmoza. Ale dzisiaj, żeby poprawić jakość, że tak powiem, tej wody, pod te skalary, bo one też potrzebują minerałów. Zmineralizowałem tą wodę chyba do, nie pamiętam, do 80 czy ileś. O, tą rozwilitkę pływa, którą dzisiaj nałowiłem. Właśnie byłem na rozwilicy, przywiozłem tych. I tak jak już wcześniej mówiłem, rybki są naprawdę piękne. I prawdopodobnie jeszcze sobie dokupię, nie wiem ile, może 3, może 4 z tych, które będzie Pan miał za około, już powiedzmy, może miesiąc czy tam ileś. Także warto się zakręcić koło tych rybek, jeśli ktoś chce mieć ładne koi. Mówię, ten jeden to będzie samczyk, ten większy tutaj, co widać go, a te dwie mniejsze samiczki. Na samcu mi tak bardzo nie zależy, jak zależy mi na samicach. Także zobaczymy, co to z tego dalej będzie. Także jeszcze raz powtarzam. To jest moja subiektywna opinia, ale osmoza. Od osmozy powinni zaczynać ludzie zakładający pierwsze swoje akwarium i chodząc właśnie takie ryby, które preferują miękką wodę. To zagwarantuje im, że tak powiem, dobry start. A później mogą sobie przejść na powiedzmy kranówkę, czy na jakąś mieszankę z kranową. Ale ja mówię, osmoza uratowała wiele razy życie moim rybom i tym razem też uratowała te cztery koi. Miałem ten, no, ten kąt światła, że tak powiem, wodę około 22, żeby te ryby uratować. Może one prawdopodobnie by przetrwały, nic się nie stało, ale nie chciałem ryzykować i mówię, już nie czekam rana. No to byłoby tyle. Taka ładna kępka się dwóch dodosłów zrobiła. I tam może nawet dwa te zielone posadzę właśnie gdzieś w jednym miejscu, żeby też taką kępkę utworzył. Ten korzeń tam zniknął, nie ma już tego korzenia, schował się w tych. Piękny. Ojciec tych właśnie tutaj. Tutaj go pinoja, znaczy tych wszystkich. Tej całej trzynastki nieśmiertelnych. To tyle. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Piękna ryba. Także mówię, jakby ktoś miał lotosy dwa zielone na sprzedaż, to bardzo chętnie odkupię. Do następnego razu.